Zwoje z Nadmorza Martwego to najstarszy na świecie znany zbiór biblijnych dokumentów, który od pewnego czasu jest również dostępny do czytania w sieci. Co ciekawe, można po prostu przewijać każdy z liczących 2000 lat zwojów, a system natychmiast tłumaczy je na język angielski. Niestety, przez bardzo długi czas nie byliśmy w stanie w pełni poprawnie odczytywać zawarte w nich informacji. Szczęśliwie, ratunek ponownie przybyła nowoczesna technologia. Przez ponad 4 lata po mozolnym fotografowaniu i digitalizacji dziesiątek tysięcy maleńkich resztek zwojów z Nadmorza Martwego, skanowanie jest ostatecznie ukończone. Wstępna analiza nieczytelnego wcześniej tekstu otwarła drzwi do nowej interpretacji starożytnych tekstów. Zgodnie z jedną z zawartych w niej historii, dach Arki Noego mógł mieć kształt piramidy. Dr Aleksiej Judicki, pracownik Biblioteki Cyfrowej Morza Martwego imienia Leona Lewiego, przedstawił tylko niektóre ze swoich ustaleń na niedawnym 8. Międzynarodowym Sympozjum Języka Hebrajskiego w zwojach z Morza Martwego, Lensira i dziedzinach pokrewnych. Naukowcy wykorzystali zaawansowaną technologię przetwarzania obrazu firmy Megavision i wykonali 28 fotografii każdego fragmentu zwoju w różnej długości fali oraz rozdzielczości. Na poziomie zbliżonym do podczerwonego kamera była w stanie odczytać znaki, które z biegiem czasu stały się niewidoczne gołym okiem. Ustalenie dotyczące tego, co na nowo znaleziono w owym tekście, mogło z pewnością powodować kontrowersje i to nie tylko wśród biblistów. Judycki twierdzi, że poprzednio nieczytelny wyraz następujący po określeniu wysokości arki jest w rzeczywistości słowem Neesefet, oznaczającym zebrany. Naukowiec uważa więc, że autor opisywał, jak belki dachowe arki zebrały się lub spotkały w jednym punkcie, tworząc tym samym kształt piramidy. Oczywiście w przeszłości inne wczesne pisma również opisywały arkę jako piramidę, lecz ten był zdecydowanie najstarszym z nich. Kolejny kontrowersyjny fragment opisuje, że grzechy mogą być odpuszczone tak samo jak długi pieniężne. Wiodący badacz w tej dziedzinie Hanan Ariel sądzi, że odnosi się to do praktyki płacenia pieniędzy za przebaczenie Boga. Aktywności bardzo podobnej do średniowiecznej sprzedaży odpustów. Teraz okazałoby się, że jeden z głównych powodów reformacji mógł być kiedyś biblijnie zatwierdzony. Nowa analiza pomogła również wyjaśnić znaczenie niejasnych słów, takich jak na przykład ptil. W jednej z wielu historii związanych z płcią w Starym Testamencie, Księga Rodzaju opowiada o Judzie, który uprawiał seks z żoną swojego syna, która była przebrana za prostytutkę. Zgodnie z tekstem, zapłacił jej on swoim ptil i teraz naukowcy dzięki dwóm czytelnym fragmentom są w stanie powiedzieć z pełną pewnością, że ptil oznacza jego pas. Naturalnie jest to jedynie kilka przykładów podanych do wiadomości publicznej. Projekt skanowania zwojów z Morza Martwego jest nadal w toku, a zgodnie z tym, co powiedział dr Judicki, dopiero nieco ponad 80% fragmentów zostało zeskanowanych do analizy i przechowywania. Jednak niezależnie od naszych własnych przekonań, analiz i interpretacji, nie da się ukryć, że znalezisko to jest nietuzinkowe i bardzo interesujące.